tvpodkarpacie.pl. Uhonorowanie krzyżem zasługi nadanym przez prezydenta RP to dla odznaczonych ogromny zaszczyt. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu wojewoda podkarpacki uhonorowała 13 osób, mieszkańców gminy Zagórz, krzyżami zasługi za działalność dla społeczności lokalnej. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczam pana srebrnym krzyżem zasługi. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratuluję i dziękuję za pracę bardzo ważną na rzecz rozwoju miasta gminy Zagórz. Ja również dziękuję. Zawsze serce bije mocniej, kiedy jest się blisko tej rodzinnej ziemi, a satysfakcja tym większa i z ogromną przyjemnością dzisiaj wręczam te odznaczenia, ponieważ są to osoby, jak ja to zawsze mówię, niefunkcyjne, czyli osoby, które z własnej chęci, z własnej nieprzymuszonej woli podejmują się takich działań społecznych i pracy społecznej. To tym bardziej zasługuje na docenienie i wyróżnienie. Jest to niezwykle ważne dla naszej społeczności, że są ludzie, którzy nie szczędząc swojego własnego czasu, sił, realizują zadania, które są pożyteczne dla całej społeczności, przede wszystkim wychowanie dzieci i młodzieży, rozwój organizacji pozarządowych i w innych sprawach, które są niezwykle ważne dla rozwoju miasta gminy Zagórz. Srebrnym krzyżem zasługi został uhonorowany m.in. pan Adam Malec. Ten krzyż zasług jest przyznawany imiennie, ale myślę, że to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla środowiska, które reprezentuję, dla organizacji, w których działam. Uroczystość uświetnił swoim występem akordeonista Rafał Pałacki. tvpodkarpacie.pl